Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Nazywam się Maria Piątek. Jestem malarzem, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie wykładam w Szkole Społecznej Akademii Nauk. Uczę malarstwa rysunku. To, co teraz chciałam Państwu przedstawić, to wystawa rysunku. Wystawa, która nosi tytuł Neverending Story. Jest taką taką prezentacją moich drobnych zapisków w formie rysunkowej. Zapisków dotyczących takiej codzienności. Codzienności, która niekoniecznie zawsze jest taka, jakbyśmy chcieli. W związku z tym Rysunki, które pokazuję, są również takim wyrazem może niezgody na to, co się wokół nas czasem dzieje, bądź też takiego pokazania, że jesteśmy czasami jako osoby, które wiecznie uwikłane są w jakąś codzienność, czasami um, w kontraście, w kontrze do tego, co dzieje się wokół nas. I te rysunki czasem w ironiczny sposób, czasem w taki trochę. Może smutny, ale starający się przedstawić to właśnie w formie, może odrobinę czarnego humoru. Taką naszą rzeczywistość wokół, która nas otacza, czasami może przygniata, ale jednocześnie, żeby nie, nie było tak, że to jest bardzo, bardzo przygnębiające, to myślę, że też ten humor pomaga nam spojrzeć na to. Trochę z zewnątrz, trochę e, spojrzeć na siebie jako uczestnika tej historii. Ta neverending story to nasza, nasza historia, nasze życie i to, co w nim jest. Czasem fajne, czasem nie. Myślę, że. Y no, że forma, forma, którą przybrałam zazwyczaj, tak jak przedstawiłam się na początku, jestem malarzem. Właściwie najbardziej bliskie są mi takie elementy języka malarskiego, e-kolor, ekspresja, a tu tymczasem pokazuję coś e, trochę innego, dlatego że pomyślałam sobie, żeby przy, Przypomnieć sobie, jak się trochę trzyma w ręku narzędzia, może mniej e, rozbuchane, takie jak e, ołówek czy długopis, flamaster, i pracuje się na małym formacie, bo zwykle pracuje w malarskich swoich pracach na dużo większych formatach, dużo, e, dużo, dużo więcej jest w nich, wręcz ag dosyć agresywnie, maluje w różnych kolorach. Tutaj ograniczyłam, Swój, sw swoją paletę wyrazu tylko do takich właśnie bardzo prostych narzędzi prace oryginalnie są A4. to znaczy że są takie kartki wyrwane ze zeszytu, ale sama ekspozycja, którą pokazuję na wystawie jest jeszcze jakby kolejnym przetworzeniem tego co robiłam, jest to wydruk Wielkoformatowy, gdzie powiększam te prace maleńkie, dając im szansę na to, żeby też ten język plas plastyczny, wyrażony tutaj za pośrednictwem narzędzia takiego jak długopis czy, czy flamaster, miał szansę y, pokazać się od takiej głębszej strony, dlatego że bardzo wyraźnie wtedy to narzędzie widać, kiedy powiększymy rysunki. Poza tym też chciałam, żeby myśl w tej wystawy była też taka, że te że to, co pokazuje, to, co opisuje, to, co notuje sobie codziennie w swoich szkicownikach, to jest właśnie niekończąca się opowieść. Niekończąca, w związku z tym starałam się ją również w takiej formie pokazać, bo ona jest na takich mm. długich e, papierach m, nadrukowana i właściwie te papiery się nie kończą. One są z rolki, w związku z tym jest to rzeczywiście taka never ending story. To jest e, to, czym żyjemy, czym jesteśmy, czym ja żyję i mam nadzieję, że e, to, widzowie y, oglądający wystawę może też dostrzeg do, dostrzegą sobie y, jakieś podobieństwa w tym naszym życiu wśród, zwłaszcza, że bardzo wiele w tych y, moich rysunkach jest y, odniesień do kultury masowej, odniesień do, takiej do takiego naszego uwikłania w media internetowe, w taką rzeczywistość trochę zapożyczoną. Mój bohater, który tam się najczęściej w tych rysunkach pojawia, to taki bohater, który jest bohaterem związanym z... Z takim myśleniem inteligenckim, a jednocześnie niemożnością odnalezienia się w świecie współczesnym, a także z drugiej strony uwikłania w ten świat. Czyli to jest taki bohater, z, um, który ma rozliczne przemyślenia, ale jednocześnie nie zawsze do tego świata wokół jest dopasowany, choć też z niego jest zbudowany. To taki paradoks, bo jednocześnie z tego. Czemu jesteśmy przeciwni, jesteśmy jednocześnie zbudowani siłą rzeczy będąc odzwierciedleniem współczesności i tego, co jest wokół nas. Także hmm, wystawa Never Ending Story to, to obraz mnie, ale mam nadzieję, że obraz też jakoś, choć troszkę również publiczności. Wystawa stanowi raczej jedną całość. Tak jak powiedziałam, jest to uh, never ending story, czyli coś, co ciągnie się w nieskończoność, coś, co właściwie nie ma tutaj, na wystawie początku i nie ma swojego końca. To jest jakby fragment y, drogi, którą aktualnie pokazuje, drogi swojej malarskiej, drogi swojej twórczej, którą pokazuje. Ona jest właściwie też takim, y, znaczy zarówno sama ekspozycja, która jest tutaj y, w galerii pokazywana. Y, ona staram się, żeby właśnie nie, miła, nie miała takiego ani początku, ani końca, ale też odniesienie do tego, co robię poza tymi pracami, które pokazuję, to też jest jakby. Y, to, to także jest niekończąca się opowieść. To jest fragment tej opowieści i tylko fragment. Y, samą ekspozycją też staram się pokazać to, że sposobem wyeksponowania tych prac. Staram się pokazać to, że ona właśnie się nie kończy, że to jest coś, co wcale nie zaczyna się tu i teraz i wcale nie kończy się tu i teraz, choć oczywiście gdzieś w jakimś swoim ostatecznym rozrachunku jakiś koniec znajdzie, ale, ale jest, to, jest to artysta w drodze. Ja bardzo cenię to sobie w swoim, jak oglądam sama swoje własne prace, a często wystawa temu też oprócz tego, że... Prezentuję ją Państwu, to e, także służy temu, żeby artysta się w niej przyglądał. I e, bardzo zawsze szukam tego, żeby zobaczyć siebie, jak ja będę wyglądać e, dalej, co będzie dalej. I właściwie ta wystawa cieszy mnie o, o tyle bardzo, że podczas e, przygotowywania jej, ja już właściwie jestem gdzieś dalej, gdzieś indziej. Ona pomogła mi w tym, żeby zaprojektować to, co będzie za tydzień, za miesiąc yy, i właściwie nie wiem, czy tak naprawdę będzie to dokładnie to, co w tej chwili mi się wydaje, ale, yy, ale ona jest taką absolutną drogą. I dla mnie jest ważne to, żeby być w drodze. Bardzo yy, zawsze boję się, martwię się, szykując wystawę, że okaże się nagle, że jestem taka sama, jak byłam przed chwilą, albo też z kolei, że, yy, że nie, nie rozwijam się, albo z kolei też w drugą stronę obawa, że Okaże się, że zupełnie się zmieniłam i nie kontynuuję tej drogi. Droga to jest coś, co jest trąk, trochę ciągle to samo i trochę ciągle co innego. I to właściwie jest ta właśnie niekończąca się historia. Historia o artyście stale y, zastanawiającym się nad tym, co będzie, co było, kim się jest, i cały czas opowiadając, y, o, o artyście opowiadającym o tym. Także to są te... Także dlatego jakby wystawa, którą Państwu prezentuję, nie ma ani początku, ani końca w moim odczuciu i mam nadzieję, że tak jest, dlatego że tego póki co tego końca nie ma. Dlatego, że w mojej głowie są już rzeczy następne, wynikające z tego, co pokazuję tutaj, a te wynikają z tego, co było wcześniej. Także, także to jest sam tytuł też jest. Nawiązu znaczy, no nawiązujące. Właściwie on tak opisuje to, e, kim jestem. Jestem w drodze. Cały czas tworzę coś następnego. Cały czas jakoś sama sobie przyglądam się i konfrontuję się z tym, co było i co będzie. Mam nadzieję, że niedługo będzie można też pokazać moje inne prace w innych miejscach. Póki co mogę zaprosić do miejsca, w którym tworzę. Miejsca, które jest zresztą bardzo przyjazne artystom prowadzone, czy prowadzone przez artystów, czy Artyści są tam gospodarzami, czy Kamienica Artystyczna Patrzy w Warszawie, na ulicy Tarczyńskiej 3. Tam mam swoją pracownię, pracownię numer 12. Jeśli, jeśli e, ktoś miałby ochotę zobaczyć, co będzie dalej, co będzie następstwem tego, co pokazuje na wystawie Neverending Story, można zawsze artystę odszukać, również za pośrednictwem stron internetowych czy e, facebookowych. Facebook bardzo często jest tematem moich prac. Oczywiście na Facebooku też istnieje i też, e, też e, moja historia toczy się również na Facebooku na profilu fanpage'owym Maria Piątka Kart albo na moim prywatnym profilu, który właściwie traktuję trochę wymieni oba są e, e, takim kontaktem moim ze światem, bądź też na e, stronie www.piatekmaria.pl. To jest strona internetowa, gdzie też pokazuję swoje prace. E, tam na pewno w tych obszarach internetowych zapraszam na kolejne wystawy, które już są, tak jak powiedziałam, gdzieś w moim planie w mojej głowie. Na pewno będzie taka wystawa na jesieni właśnie też, w, ponieważ w kamienicy artystycznej trzymamy maleńką galerię i tam też robimy raz w miesiącu prezentację artystyczną. Ja będę taką prezentację przygotowywała w listopadzie. Także można... Artyści są dosyć dostępni, można zawsze do nich się odezwać, my się wszędzie e, reklamujemy, potrzebujemy publiczności, potrzebujemy kontaktu. Także zapraszam serdecznie. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeria mdk.podcasty.info. Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji, przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl. Dziękujemy.